Ja mam krótkie świadectwo uzdrowienia. Zeszły tydzień był dla nas dosyć stresujący, mocno stresujący i o ile byłem spokojny emocjonalnie, moje emocje były spokojne, to okazało się, że ciało nie nadążyło i objawiło się to potężnym bólem pleców, spięciem karku, mięśni między łopatkami, takich bardzo głębokich mięśni, tej szyi, tyłu głowy, do tego stopnia, że ból był bardzo silny, nie mogłem w nocy spać. W ogóle w niedzielę w nocy obudziłem się w nocy z bólem głowy właśnie. Rano wstałem, ledwo się poruszałem, bo moja motoryka była w ogóle ograniczona, moje ruchy głowy i tak dalej. Wziąłem tabletki, jakieś przeciwbólowe. Kolejna noc to samo. We wtorek już było tak źle, że moja żona zadzwoniła do takiego dobrego znajomego jej fizjoterapeuty. Akurat okazało się, że ma okienko i udało mi się tam do niego dostać. No, rozmasował te miejsca, ponastawiał i tak dalej. Poczułem ulgę, natomiast no, już wieczorem znowu był ten sam ból. Znowu wziąłem proszki przeciwbólowe, które ten ból złagodziły. Następnego dnia znowu to samo, całą noc nie przespałem. Oczywiście w nocy budziłem się często z bólem głowy. Nie wiedziałem w zasadzie, jak się nawet ułożyć w łóżku, bo całe ciało mi bolało. Te głębokie mięśnie po prostu, było takie wrażenie, jakby nie, były zakwasy, jakieś poćwiczenia. Cały czas były spięte. I w środę przyjechałem na modlitwę w Stawniczą i poprosiłem Anitę o modlitwę. I słuchajcie, to była pierwsza noc, którą przespałem w ogóle bez żadnego bólu. Normalnie się wyspałem, obudziłem i tak już nadal. A drugie świadectwo Anity.